Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle. Hej Vi, to Blue Moon z Askrax, kojarzysz? Całe miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewał u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów. Tych... ojej, tych bardziej odjechanych. Śle mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i... zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują twoje usługi, Vi, ale zapłacę, ile trzeba, obiecuję. Okej, tanie nie są. A przy okazji witam w grze Cyberpunk 2077, gdzie... no, mamy dzisiaj jeszcze spotkanie w misjach pobocznych, ale wszystko wskazuje na to, że również w kontraktach będziemy bawić się w postaci odcinków, bo internet nie pozwala aktualnie na robienie live'ów. Znaczy, pozwala na mobilnym robić na Twitchu i wrzucić zapisy, ale to nie to samo. Przejdźmy do zadania. Jesteś pewna, że to jest realne zagrożenie? Że to nie jest tylko takie gadanie? Vi, w jednym z listów była bomba. Oczywiście moja ochrona to wyłapała, ale... rozumiesz. No tak. Trzeba to potraktować poważnie. Wiesz coś o nim? Cokolwiek? Nic! No, tyle, że podpisuje swoje listy GC. Niewiele. Ale zawsze jakaś poszlaka. Czemu nie pomogą ci dziewczyny z zespołu? Sprawiałyście wrażenie lasy, które same rozwiązują swoje problemy. Vi, ja nawet nie wiem, jak ten koleś wygląda. Na niego trzeba zastawić pułapkę. Po cichu. A my... no sam powiedziałeś. Całe miasto nas kojarzy. Czyli co, mamy się przebrać za Blue Moon? Okej. Pomogę ci. Uff, Kersan miał rację. Równy jesteś. Słuchaj, zróbmy tak. Przejdę się na spacer po Kabuki Roundabout. A ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miał 100% pewności, że to on... Będę wiedział, co zrobić. Nie, nie, czekaj. Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu trzeba mu dać nauczkę. A, jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do Kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do ciebie. Do zobaczenia. No chyba, że to randka. Dobra, spacer z gwiazdą. Hanako, nie mamy czasu dla ciebie. Bierzemy się za spacer z gwiazdą. A do Hanako jeszcze wrócimy, jak będziemy mieli 45 poziom, tak na oko, bo widzieliśmy, co tam się działo w sekretnym zakończeniu. A nie będziemy chodzić na skróty. Dobrze jest mieć jakiś cel w uzyskaniu tego wyższego poziomu postaci. Tym bardziej, że to nam się przyda również później do DLC. Chociaż zobaczymy, jak to rozwiążą, bo może też zwiększą po prostu trudność, jeżeli będziemy na wyższym poziomie, ale to też tylko lepiej. Dzień dobry. Dobrze. Jaka prawda? Rozumiem jasno. Jesteś super. Słuchaj, to ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej? Żeby nie spuszyć tego gościa. I rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego. Rozumiesz? Okej. Jasne. Uff, to ruszam. Redmond jest poziom wyżej, ma na nas oko. Życz mi szczęścia. Gorzej, jak ją wysadzam, to wtedy co? O! Okej, możesz ruszać. Co wtedy z koncertem Kerego, na który się tak podjara? Upewnij się, że Stalker nie czai się w żadnych z poziomów Kabuki. Okej. Tylko w jaki sposób mamy się upewnić? Chodzimy. Ikura! Chyba szybka okazja. Mhm. Okazji, żeby komuś przywalić. Zgłaszacie się? Nie? To siedźcie cicho. Obleśne dziady. Już, przeskanujemy. Ale w sumie jak nie są fanami, możemy zabić. No dobrze. Bo się pogniewamy. Coś obserwuje tu okolice. Girzilda. Moglibyśmy ją przytulić, ale zobaczmy, jak zareaguje.
chyba to ona! No i co? Mówiłem, że to Blue Moon! Pierdolisz, za gruba! Sam jesteś za gruby, kto ja robię? To ci dozrała! Pillow Fight to zajebisty track, dziewczyno! Wiem! Kurwa, jest świetna! Dla nich jeszcze nie pozowałam. Jaki to ma nakład? No kurczę, i podejrzane to wszystko się robi, szczególnie ta koleżanka. Możemy z nią jakoś pogadać? Możemy ją jakoś sprawdzić? Ujawnienie interfejsu, zobaczmy. No. Przepraszam, mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? Jestem wielką fanką. Pewnie. Jak masz na imię? Green Cloud. Ładnie. Sunny, Ichi, Kizu. I gotowe. Dziękuję, pięknie dziękuję. Pogadajmy. Jesteś podejrzana. Fajną masz ksywkę. Green Cloud. No, dzięki. W skrócie GC. Tak podpisujesz swoje listy, prawda? Cholera. O! Znalazłem twojego stalkera. Jak leci? Nie ruszaj się. Okej, uważaj na siebie. I pamiętaj, nie chcę trupów. Dobra, Green Cloud, czekaj. A możemy zresetować ją, to w sumie daleko nie ucieknie, krzywda jej się nie stanie. Chyba, że możemy z nią jeszcze poroz... Nie chcemy trupów. Ale była blisko. Nie, nie rób tego. Poszukaj dowodów na to, że była stalkerem. Zeszpecone zdjęcie. To mi się podoba. A nie możemy obejrzeć? Nie, tylko zobaczyć. Blue Moon, mam ją. Ją? Tego... Tego się nie spodziewałam. Blue Moon wstała z łóżka. W toalecie bierze prysznic, je śniadanie, przy komputerze ćwiczy z trenerem, ogląda telewizję. Wychodzi z domu, w sklepie, je obiad z PF i RM. Rozumiem, że to koleżanki zespołu te PF i RM. Rozmawia z szefem, do kogoś dzwoni, wraca do domu, wychodzi z domu. No dobra, czyżby to było wszystko? Tego się nie spodziewałam. Już do ciebie idę. Możesz podejść do nas. Blue, Double D, Double Die, April 65. No dobra. Skąd? Skąd wiedziałeś, że to ona? Dziwnie się zachowywała. A potem okazało się, że miała przy sobie broń i twoje zdjęcie z wyciętymi oczami. To chyba wystarczająco silny materiał dowodowy, nie sądzisz? O Boże, dziękuję. Dziękuję ci. Nie musisz. Robię to, za co mi płacisz. Taka dziewczyna. Kto by pomyślał? Co my z nią teraz zrobimy? Widziałem gdzieś śmietnik. Zabij stalkerkę. Może jednak zostawimy ją policji. Powiedz, że powinna trafić do więzienia. Ciekawe, czy będzie miał to jakiś wpływ. Ale nie, no policja, tak, no. Pijam. Zostawmy ją policji. Co, kiedy wyjdzie? Albo jeśli mu ucieknie? Wtedy znów do mnie zadzwonisz. Tak, masz rację. Ja... Dzięki za wszystko. Zaraz przeleję kasę, obiecuję. Najpierw napij się czegoś mocnego. Do zobaczenia, Blue Moon. No właśnie, żeby za mało tej kasy nie było. Tego wentylatora tak zadzwoniła? Dobra. Lepiej tu uważać, bo dziwne rzeczy dzieją się w okolicy. Ale to chyba wszystko na ten moment, jeżeli chodzi o misje poboczne. Chociaż nie znaczy, że Blue Moon do nas nie zadzwoni, czy inna z dziewczyn. Ale my za to możemy spojrzeć na mapę i teraz zabrać się za kontrakty. Pułapka na tygrysy, dostań się do serwerowni. Okej. Są między innymi takie zadania, bo wydaje mi się, że te znaki zapytania, które mamy, przybierają później kształty różnych misji typu właśnie kradzieże, włamania, ratunek,
sabotaże. Zresztą zobaczmy już w grze. Dzień dobry, daleko do tego megabloku? Serwerownia. No nie, nie po to się tutaj tyle nie widzieliśmy, czy tyle nie mogliśmy jeździć, żeby teraz nie wezwać sobie pojazdu. Jakby nie patrzeć te wszystkie finały, to za bardzo nam nie pozwolili kierować. Tak byśmy byli chorzy. Albo mieli inne problemy ze sobą. No dobra. Te rondo i ogarnąć teraz... Ja znam lepszą trasę, o właśnie. Będzie też okazja w końcu zakupić pewne pojazdy, czy też wybrać się do tej jaskini, o której, oj, słyszę opowieści już od odcinka, gdzie byliśmy tam po raz pierwszy z panem. O, Blumon? Przelew wykonany? Ja myślę, że coś miłego nam napisze. Fajny jesteś albo coś. Wpadłeś mi w oko, jedno z czterech. Też to tam w sumie więcej źrenic ma niż ogólnie oczu. No dobra, ale pojawia się problem, ponieważ nasza misja jest gdzieś... A no tak, w piwnicy. To by się zgadzało. Zobaczymy, na ile to duże problemy, żeby tam się dostać. Zrobić to po kryjomu. Chociaż teraz jak mamy te specjalne zdolności, taki reset na przykład podczas walki. Cieszę, cieszę. O, czas na wiadomości. Co oni skanują? To jest dopiero kontrola obywateli, tak? Kto wchodzi do windy, kto wychodzi, gdzie był, w jakiej windzie. Zaczipowali nas. Kraj wirusa. Bada do systemu. Może nim jeszcze tam wejdziemy, zobaczmy w ogóle wstęp do tej misji, tak? Dobry wieczór Państwu. A mianowicie, skontaktował się ze mną Bat, a Bat jak to Bat, lubi krótkie ksywki i konkretne zlecenia, dlatego ja też od razu przejdę do rzeczy. W załączniku do tej wiadomości znajdziesz autorski malware Bat. Musisz go ściągnąć, tylko uważaj, jest niebezpieczny, a potem grać do systemu w megabloku H11. Kaszka z mleczkiem, nie? No właśnie nie do końca, problem w tym, że kręca się tam Tigersi. Sam Bat, z tego co zrozumiałem, planuje zaatakować jakąś sieć Arasaki, a serwer z H11 wykorzystać jako proxy. Dzięki temu wszystkie tropy po włamie Bada, zamiast prowadzić do niego, mają urwać się w megabloku. Bat skakował już windę w megabloku, więc bez problemu dostaniesz się do serwerowni. O, proszę. Jak miło, tylko jeszcze uważamy na Tigersów. Tam w ogóle widzę jakieś kam... No chyba nas nie widzieli jeszcze. Warto uważać. Trochę ich tu jest. Wow! Tryb sojusznika. Ja bym wszędzie odpalił tryb sojusznika. Na wszelki wypadek jakby się... Dobra, nie gmeraj przy tej instalacji, okej? Co? Okazało, że coś złego się dzieje. To będą nam pomagać. Wow! Tryb sojusznika! W ostatniej chwili. Może dobrze by było ujawnić więcej interfejsów. Fajnie, że teraz to ujawnienie rozchodzi się też na ludzi. Robi się bardzo wygodnie. No i musiało ich coś tutaj ruszyć? Zastanawiam się nad wgraniem wirusa po prostu im, bo wydaje mi się, że to nie są jakieś... Robimy naruszenie protokołu, to nie są jakieś wyjątkowo mocne jednostki. Jeszcze jakbyśmy zmniejszyli odporność przeciwników, czy przede wszystkim jakbyśmy zmniejszyli odporność przeciwników, to ta zabawa mogłaby być naprawdę przednia. 7A, 7ABD. I na tym nam najbardziej zależy. Reszta to już jest. Będzie to będzie. 1CBD. No dobrze. To kto tu chętny na wirusa? Można by było to ostatecznie zrobić po cichu, ale... Co to za zabawa? O! Chociaż liczyłem na... Kurczę. Może inaczej. Zejdziemy na bok, to ten wirus ich wszystkich powinien załatwić, ponieważ... Każdy kolejny atak wirusa jest coraz mocniejszy z tego, co kojarzę. Jedyny minus... Że przeskoczył na zbyt mało osób, więc dobrze by było, jakby kogoś innego załatwiło, na przykład zwarcie. Mocniejsze od wirusa, z tego co kojarzę. No a tam możemy wydać punkty na reset systemu, chociaż on akurat chyba nawet o niczym nie wie. A nie, może jednak wie. Oj, 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 oj. My tu niepostrzeżenie przyszliśmy. I pomyśleć, że w planach było nieśmiercionośne podejście na samym początku.
naszej przygody. O! Widzę, że w serwerowni możemy spodziewać się wielu prezentów i to takich nawet jak na ten etap, jeszcze całkiem mocnych. Nie ukrywam, że podoba mi się to. Więc, euro-dolary. W sieci nic nie ma, zainstaluję oprogramowanie. Ciekawe, czy to wszystko. Zakładam, że te kontrakty będą dość... Ktoś nas obserwuje? Aha. Już i rakieta. Dostań się z serwerowni. A możemy już i rakietę coś zrobić? Niestety nie jak. Przyznam, że ta robota netrunnerów to... No nie zazdroszczę im. Cóż tu mamy, jak już weszliśmy po takie skarby? Grzechem by było nie zebrać tego, tym bardziej, że potrzebujemy docelowo sporo amunicji. Czy z tego możemy dowiedzieć się coś więcej na temat samej misji? Chwilę tam posiedzicie, chłopcy, zwróćcie się w cierpliwość, bo chwilę tam posiedzicie. Góra uznała, że ta serwerownia nam się przyda. Sprowadza się to do tego, że macie tego miejsca pilnować i nikogo tam nie wpuszczać. To by było na tyle. Samotny, to widzieliśmy. Słyszałem do was dostawę błyszczyku, to też gdzieś się nam przewijało. Lokalna sieć, tu pewnie mogliśmy wyłączyć kamerę. Nikogo specjalnie to... O, zjedz. Trochę zdrówka, innych przyjemności. Widziałem jeszcze możliwość... O! Chociaż to też grosze, więc wchodzimy i wychodzimy. No, jaki ładny hat-trick. Jeszcze jakby nam zapłacili za to taką okrągłą sumkę. No, ale 2300... Warto. Co prawda jeszcze nie mieliśmy aktualizacji gry, więc ewentualnie działa glitch z obrazem. Jakby się uprzeć. Ale jednak uczciwie zarobione pieniądze to uczciwie zarobione. Znaczy bez glitchy, tak? Bo czy kradzież jest uczciwa? Z tym pytaniem może nie pozostawię do kolejnego odcinka, ale ruszymy na następne zadanie. Tylko niech nam zadzwoni wujek Dobra Rada, który w ogóle podesłał to, co tutaj dostaliśmy, bo... Przyznam, że już nawet nie pamiętam od kogo. Mamy 12 wiadomości też w różnych tematach. A to Regina. Betty jest zadowolony, a jeśli on jest zadowolony, to ja jestem zadowolona, a ty dostajesz kolejnego pieniążka. Dzięki, zamykam kontrakt. Ej! No. Więcej zarobiliśmy wykradając dane w okolicy, że wychodząc z tej misji, niż to było warte. No ale tutaj też działamy po to, aby zdobyć punkty doświadczenia. To co? Lecimy od razu na ratunek w okolicy. Tymi niebieskimi misjami może nie będę już tutaj zajmował odcinków, tak? Bo one są bardzo podobne, ale postaram się też między nagraniami i tam nadrabiać zaległości, bo z nich można wyciągnąć fajne statystyki postaci. Co ciekawe, jest więcej osób, które zrobiło 100% misji tych niebieskich, czyli różnych napadów i takich tam. Trochę jest. Tak, nie robiliśmy, ale za wiele, ale widać, jak to na mapie wygląda. Więcej osób zrobiło tych misji, o, tak tutaj znowu, odznaka, niż uratowało Takemurę i miało finał z Takemurą. Co jest dość zabawne, co jest też pewnie dość bolesne dla niektórych osób, które chcą zdobyć platynę. Czołem. Jednej z dziewczyn od Moksów coś odpaliło, chyba cyberpsychoza. Mój klient jest zagrożony, trzeba go wyciągnąć. Zrobisz to dla mnie? Będę zobowiązana. Szczegóły w załączniku. Jak zagrożony z matmy, to mu pomożemy. Ratunek. O! Dzwonił do mnie Hal. Koleś jest znany w środowisku. Świetny technik od Braindance'ów. Pracował kiedyś dla kanału WNS, ale parę lat temu wyleciał za jakieś machloje i robi teraz na ulicy. Nieważne. Hal wpakował się w niezłe tarapaty. Pomagał Moksom przy edycji Braindance'u i chyba coś zwalił. Bo, znaczy... Zepsuł, o może tak, bo jednej z dziewczyn kompletnie odwaliło tuż po tym, jak założyła gogle. Zaczęła wyć i strzelać do wszystkiego, co się rusza. Hal zdołał się przed nią schować, ale ta dziewczyna w końcu go znajdzie. To kwestia czasu. Masz do tego nie dopuścić. Przesyłam ci adres magazynu, w którym chowa się Hal. Czyli adres hali, gdzie chowa się Hal. Pasuje. Powtarzam, na terenie budynku przebywa aktywny strzelec. Chodź do środka z bronią w ręku. Dostaniesz kasę, jak tylko Hal... wyjdzie stąd. Hulk wyjdzie stąd żywy. O! Faktycznie, jakby ktoś strzelał. A nie, myślałem, że możemy to schakować na pieniądze. Nie ma tak dobrze, ale jakieś pieniądze tam widzę po drodze. Dobra, w drodze powrotnej, po pracy.
drugi biznes. Czuję się trochę jak w tych misjach z cyberpsychopatami, tak? No ale reset systemu nam załatwi temat. Moglibyśmy w tym czasie hakować komputery w okolicy, ale dobra. No, nieźle ją wygięło. Taka nowa chyba nie jest. Hal, żyjesz jeszcze? Chyba, że to więcej takich zarażonych. W sumie ciekawe, gdzie się chłopak schował. Co to można było przed szaloną dziewczyną? Znaleźć kryjówkę. A, mamy chyba oznaczone miejsce? Nie. Mamy tu być. Ale to już wiemy, że jest gdzieś poziom niżej. Cip, cip. Czyżby tutaj? Hal? Żyjesz? Shh, nie tak głośno. Ta psycholka. Zajmujesz się nią? Aha, możesz wychodzić. No wreszcie. Już myślałem, że się tu uduszę. Masz czasem tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Czemu tej lasce tak odwaliło? A czemu ludzie dostają cyberpsychozy? Nikt tego nie wie. I nikomu nie zależy, żeby się dowiedzieć. Regi nie zależy. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. Najlepsze jest to, że pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłem ten kontener i kolegę, który z nami tu rozmawia, to... Dying Light. Obydwójka wyszła w tym roku, ale jakoś tak można było poczuć. Powiew Dying Light. O, Regina, zapomniałem. Ładnie, ładnie. Hal, bardzo zadowolony, wypowiada się o tobie w samych superlatywach. Będzie jeszcze o tobie głośno, Vi. Zamykam kontrakt. No my tego. Wow, za to 5 tysięcy? Kurczę, mniej roboty niż z wchodzeniem do serwerów, a to 5 tysięcy. No ale do... Ach, myślę, że misja. Chociaż powoli też te pojazdy można by było wykupić, żeby oczyścić mapę z wykrzykników, które tak odwracają naszą uwagę. Może nawet na koniec sobie zafundujemy to jedno cacko, skoro jesteśmy już w okolicy, a nóż jest ładne. Ale jeszcze jeden ratunek, jeszcze jeden pieniądz. Choć właśnie, trochę jest wszczepów, które fajnie by było też pozyskać. Słuchaj, maelstromowcy zrobili sobie z Reaperki niewolnicę i zmuszają ją do pracy. Możesz ją wyciągnąć od tych świrów? Jej brat będzie wdzięczny. Szczegóły tej sprawy w załączniku. Ale to w sumie jak każde korpo działa. A, zapomniałem, załącznik. Standardowo, ratunek. Okazuje się, że w Night City są jeszcze rodzeństwa, które sobie pomagają. Bertie to skurczybyk, który był na tyle głupi, że dołączył do maelstormu. Szybko mu się odwidziało, ale zasady w gangu są proste. Albo zostajesz, albo giniesz, albo płacisz. I tu pojawia się Lucy, która wybrała trzecią opcję. Wykupiła brata z rąk gangusów. Zamiast pieniędzy zaoferowała im swoje usługi. Problem w tym, że mija 5 miesięcy odkąd zaczęła naprawiać ich wszczepy, a miała to robić jedynie przez 3. To chwila na twoje wejście na scenę. Płaci Bertie, która na szczęście... A płaci Bertie, który na szczęście zdążył coś zaoszczędzić. No dobra, no to może jeszcze raz, jak jesteśmy przy hakowaniu, lubię to rozwiązanie takiego problemu na odległość. Koszt pamięci jak minus 3. O, jeszcze kamery wyłączymy. No właśnie, bo to nam daje takie możliwości. To lepiej chyba tu się zająć tym. 551C, BD. 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 955. To jakoś chyba może działać. Choć brakuje większej liczby minigierek w cyberpunku. No dobra, wszyscy panowie złamani, ujawnienie nie skacz. Interfejsy no nie napawają optymizmem. Atak wirusowy, 3 punkty tylko. Zaraziłeś kumpli? Zarażajcie następnych. Kurczę, ta wirusówka mogłaby mieć nieco większy zasięg, tak? O, zwarcie za jeden? Co to ma być? Myślisz, że jesteś cwany? Przecież to żaden przeciwnik z nich.
chętni do zarażania się nawzajem. Może ten zarazi kogoś. Jest po środku wszystkiego. A i jeszcze czekamy 4 sekundy. Dobra, chyba teraz jest to dostępne, tylko nie widzimy tego, kogo byśmy chcieli. Tak, idealnie. Choć tak mówiłem. Popracujemy jeszcze nad rozchodzeniem się choroby. Żeby to działało na większym dystansie. No przyznam, że będzie tutaj trochę pieniędzy, pieniążka z tego wszystkiego. Więc, cyk. Lepsza robota niż te misje, chociaż... Zastanawiam się, jak możemy rozpoznać skrzynki z większą ilością kasy. To bierzemy. 75 lat. Mój kolega jest w ciężkim stanie. Chodź, pomożesz mi. Serio? To nie jest mój kolega. Jestem V. Nie pamiętam waszych imion. Lucy, nie jestem Maelstromowcem. Przysyła mnie twój brat. Bertie? Dobrze, dobrze, zaraz wyjdziemy. Co z nim? Postrzelili go, prawie go poskładałam, ale znów zaczął krwawić. Nie mamy na to czasu. Nas wozili tu sprzętu, który się na złom nadaje. Musimy stąd wyjść. Teraz. Słuchaj, skoro nadal tu jesteś, to go zeskanuj. No chyba nie mówisz poważnie. No widzę przecież twoje wszczepy. Zeskanuj go. Tętno spada. Tak samo temperatura ciała. Ma wstrząs krwotoczny. Podaj mu krew syntetyczną. No już. Leży na stole, to ten pierwszy od lewej. Ale to nie to, co zjedliśmy tutaj. Tylko nie w moje ręce. Dobra, trzeba jeszcze poczekać, zanim to się zasklepi. Dlaczego to robisz? Bo jestem lekarką. On pewnie zabił więcej osób, niż ty kiedykolwiek uratujesz. To operacja, a nie rozprawa sądowa. Okej, wygląda na to, że kryzys zażegnany. Teraz niech sobie pośpi. Dziękuję. Możemy iść. Okej, tylko nie patrz na to, co zostawiliśmy w pomieszczeniu, gdy szliśmy po ciebie, bo... Parę trupów wyszło z tego wszystkiego. Nie oddalaj się ode mnie, głowa nisko. Kierowca już czeka, doprowadź Lucy. A, do auta. Ktoś jeszcze idzie po nią, czy jak? Czy powinniśmy się obawiać? Chodź, jeszcze kilka kroków. Lucy? No nie wygląda jak ktoś, kto by uciekał z tego miejsca. To twój transport, wsiadaj. No! Chyba dopiero uwierzyła, że to może się udać. Regina? Nie. Myślałem przez chwilę, że nasz River. Jakieś papa czy coś? No trzeba przyznać, że te kontrakty to są takie standardowe, generyczne misje poboczne, jakie były robione jeszcze kilka lat temu w grach, no bo ciężko porównywać to do czegokolwiek. Jest bezpieczna. No nie wiem. Robota, dziękuję. Teraz jednak mimo wszystko te firmy Ubisoft, Bethesda i tak dalej, starają się jednak robić takie ambitne misje poboczne. Już chyba taki zamysł, gdzie wchodzisz, wychodzisz, pogadasz z kimś, no powoli, powoli umiera. No chyba, że w takich aktywnościach jak to. Ale obiecałem kupić jakiś wóz, zróbmy to więc razem. Nie wiem co to jest, ale podoba mi się cena, to wystarczy do tego, żeby zainteresować się zakupem. Nie za drogi, nie za tani. Kurczę, tylko jak kupimy wszystko, to jak ta nasza lista wozów będzie wyglądała? Jakaś makabra. Okej. Serio? Tędy będzie szybciej? Gdzie to jest, że nas to tak prowadzi? Chyba, że chcą nas oszukać. Ale jakieś radyjko by się przydało, tym bardziej, że takie ciekawe to było... Bodajże to? Niech będzie. Swoją drogą, Radio Pacyfika też ma kilka fajnych kawałków, ale niestety dużo kawałków na licencji, które oznaczają ciszę w naszej rozgrywce.
Więc no... Pozostaniemy przy tym Europopie, czy jak to się tam nazywało u nich. Jedziemy kupić samochód, powinniśmy się cieszyć, więc tylko radosna muzyka. Chociaż może jak tu jesteśmy jeszcze w życiu, nie robiłem tych takich niebieskich kostek. Więc z ciekawości wbiję na akcję i dowiem się, co to jest nie tak. Znajdź zneutralizuj... Okej, znajdź zabezpiecz dowody. Czyli standardowo. Cześć kolego, podobno macie jakieś problemy tutaj? No to te misje chyba są jeszcze szybsze od tamtych. No dobra, zneutralizowani użytkownicy tego miejsca są. Teraz znajdźmy dowody. O, jest. Zapis rozmowy. Zazwyczaj to jest dowód. Transport jest na miejscu. Oznacz właściwy kontener. Jutro podjedzie po niego ekipa. Pojutrze... Okej, będzie już po drugiej stronie granicy. No i właśnie, te zadania niebieskie, tak? No ale to jest zawsze jakiś punkt doświadczenia. Mała kasa, o jak już... Moment, a moment, to jeszcze nie koniec. Znajdź odpowiedni kontener. A już odhaczyłem tutaj nasze zadanie. Gorzej jak mają takiegoś goryla czy coś. Okej, nanorurki, co jeszcze tutaj mamy? Instrukcja. Okej, jak już będziesz na miejscu, wysprejuj na właściwym kontenerze napis TCX. Tak się umawialiśmy z gościem od River Service. Tylko uważaj, bo w tamtej okolicy łatwo zarobić kosę między żebra. No to teraz już mamy misję zaliczoną. Jedziemy zakupić wóz, tylko nie wiem dlaczego Hanako cały czas nam się odpala jako ktoś ważniejszy, czy jak w tej okolicy. No my tam wiemy, co Hanako po głowie chodzi. I jak wiele dla niej znaczymy. To jest może właśnie ból, że tak z Takemurą ciężko jakieś takie satysfakcjonujące zakończenie. Co jest dość dziwne, bo jakby nie patrzeć, Takemura jest dla nas takim japońskim Johnem. Tak? Uratował nam życie. A później naprawdę świetnie się dogadaliśmy, mimo tego, że na początku to nie wyglądało najlepiej. O, to jest ten wóz. No dobra. Mieliśmy kupić. Będzie za to jakiś punkt doświadczenia albo coś więcej, czy tylko odhaczone? Zdobyto pojazd. Będziemy mieli na każdą misję nowy pojazd. Regina, szerokie drogi, uważaj. No na zdjęciu wyglądał nieco inaczej. Okej. Też przypuszczam, że to pierwszy z pojazdów tak od Reginy, więc tu można podejrzeć, co jeszcze będzie nam chciała wcisnąć. I trzeba przyznać, że ten ostatni robi wrażenie. Kupuj i kasy nie żałuj. Tak będziemy działać. Nie, ale to jest też niezłe na wyścigi, których nie ma w tej grze, ale kto wie, może w dodatku się pojawią. Ale zobaczymy to też już w kolejnych odcinkach, a tymczasem w taki nietypowy sposób tak żegnamy się w tym odcinku Cyberpunka i widzimy się niebawem w kolejnym. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.